Witajcie na kanale, jestem Mati, jestem zmęczony. Jestem dosłownie zmęczony tym, co działo się ostatnio w internecie, tymi filmami, które pojawiają się w internecie, tym, że Queen of the Black co kilka godzin dosłownie coś odwala i gdzieś tam sam stworzyłem na sobie taką presję, albo sam dałem na siebie taką presję, że ludzie później wymagają ode mnie tego, żebym to skomentował, a najbardziej w tym wszystkim dobiło mnie Prime MMA. Gala zrobiona z odrzutów, wyrzutków, a nawet odpadów. Ale do tych odpadów przejdziemy już za chwilkę. Wiadome było, że gale freakfightowe będą popularne i będą coraz bardziej popularne. Ta popularność nie będzie zanikała. Szczególnie, że o wiele bardziej chcemy zobaczyć, jak ktoś dostaje po mordzie, nawet jeśli tej osoby nie lubimy. Pozdrawiam serdecznie Daniela Majewskiego. Nawet jeśli go bardzo nie lubię, to i tak obejrzę chętnie tą galę, obejrzę chętnie tą walkę, mimo że kompletnie nie pałam do niego żadną sympatią, ani żadnymi pozytywnymi emocjami. To rozpoczęło się oczywiście od Fame'a jedynki, później pojawiły się jakieś High League, jakieś Elite Fighters, jakieś Prime MMA, jakieś MMA VIP, jeszcze dwie gale teraz powstają, jeszcze nie za dużo o nich wiadomo, ale gdzieś tam już pojawiły się przecieki, już coś tam moje komentatorskie ucho usłyszało, że jeszcze troszkę i będą kolejne dwie gale. I tego będzie, nie wiem czy coraz więcej, ale to wszystko będzie jeszcze bardziej nabierało popularności. Jak gdzieś tam można usłyszeć głosy, że Fame się kończy, bo idą w bardziej sportową stronę, to mogę wam szczerze powiedzieć, że się nie kończy. Pamiętajcie, że mamy Twitcha, mamy Instagrama, mamy Twitcherów i Instagramerów, może w ten sposób streamerów, mamy TikTokerów. I to, co widzieliśmy na tych wszystkich galach, to jest, nie wiem, jakiś tam mały procent, 5% może, 10%. Pamiętajcie wszyscy, że osoby, które oglądamy, są zupełnie innymi osobami, które ogląda ktoś po drugiej stronie Polski. Może mogą się wymieniać, że tam, że ten i ten ogląda Xayo, ten i ten ogląda, nie wiem, Gimpera na przykład, ale są, wiecie, tutaj mamy swoje środowisko, mamy tych streamerów i tych youtuberów, których oglądamy, mamy tych, których nie lubimy i zupełnie jedna osoba będzie miała zupełnie innych ulubionych i znienawidzonych youtuberów i twórców. Także pamiętajcie, że mamy jeszcze patologię. Mamy jeszcze dużo patologii, która nie śpi albo przysnęła i zaraz się obudzi i oni też muszą jeszcze wystąpić. I myślę, że wiecie już o kim mówię, ale do tego przejdziemy na samym końcu. Moi drodzy, nowy rok, więc nowy cel, o którym nie będę mówił w każdym odcinku, bo wiem, że w końcu mnie znienawidzicie, ale jako, że to jest pierwszy film, to lecimy po 500 000 w tym roku. Czemu nie? Mógłbym powiedzieć 450, mógłbym powiedzieć 400, a czemu 400? Zróbmy 500 000. Czemu nie? Damy radę. I jeszcze zanim przejdziemy do karty walk, chciałem serdecznie pozdrowić Patryka Boro, tego menadżera Queen of the Black, który groził mi pozwem. Pojawił się on już na samym początku tej konferencji. Wiecie, była plansza startowa. Przeszli do wywiadów i od razu był Patryk Boro. I chciałbym tylko, poza pozdrowieniami oczywiście, powiedzieć tylko, że o Patryku dowiedziałem się wielu rzeczy i jego straszenie pozwem sięga nawet do 10 lat wstecz. Więc Patryku, jeśli dalej będziesz kozaczył i straszył ludzi sądem i pozwami, no to ja bardzo chętnie to nagłośnię. Bardzo chętnie nagram o tym film. Obserwujesz mnie, sam wielokrotnie przyznaję, że obserwujesz, więc zaobserwuj również moją wiadomość do ciebie. Klaudia Kamińska to była dziewczyna Kruszwila, która pełniła rolę byłej dziewczyny Kruszwila, to znaczy pojawiała się na odcinkach, później znikała, później pojawiała się i do siebie wracali, później ze sobą zrywali, później do siebie wracali, a następnie ze sobą zrywali, a później do siebie wrócili. I nie uwierzycie, co było dalej. Obecnie z jej wywiadów możemy dowiedzieć się dwóch rzeczy. Pierwsza to, że nienawidzi kłamstw i pomówień oraz drugie, że spała z kamerzystą, gdy jego dziewczyna była piętro wyżej. Cudownie. Jej przeciwniczką będzie Wiola Kotelecka, czyli dziewczyna z ekipy kamerzysty, która nieustannie się w nim podkochuje, ale oczywiście temu kompletnie zaprzecza. Chciałbym powiedzieć, że jest ona największym lizusem czy psem kamerzysty, ale mówiąc to pozbawiłbym jakąkolwiek rolę Push Barbera, który za dobre słowo bądź lajk od kamerzysty dosłownie zjadłby jego gówno. W momencie, gdy kamerzysta nagrywał z nim, to tamten robił wszystko, żeby ten powiedział tylko o nim coś dobrego i żeby się chociażby troszkę do niego uśmiechnął. Następnie kamerzysta poszedł do pierdla, więc Push Barber zaczął mówić o nim same najgorsze rzeczy, że on się od niego zupełnie odcina, że on w ogóle nawet nie był z nim znajomym, że on nic nie wiedział, on nic złego nie robił, to wszystko kamerzysta. Natomiast gdy kamerzysta wraca, to ciągnie za sobą swój śmierdzący, niechciany, niepotrzebny i zupełnie pozbawiony szacunku ogon w postaci Push Barbera,
który poza tym, że na gali cofnął wszystkie swoje słowa, to dodatkowo obcinał kamerzystę, gdy ten siedział przy stole, żeby pokazać swoje oddanie. Ale wracając do Violi. To dziewczyna, która pomagała kamerzyście w kręceniu takich filmów jak śmianie się z bezdomnych, śmianie się z osób z HIV, śmianie się z osób, które popełniły morderstwo oraz śmianie się z osoby niepełnosprawnej. Kłóciły się one dobre 15 minut i przekrzykiwały, która jest większą szmatą i która więcej chłopów zaliczyła. Jednocześnie Viola nieustannie jechała po dziecku Klaudii. A to dopiero pierwsza walka. Następnie jedyny normalny strollowany, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i któremu bardzo serdecznie współczuję towarzystwa, że z tymi osobami w ogóle musiał siedzieć, bo nawet jeśli daliby mi na tej gali najlepsze jedzenie na świecie, zrobione przez najlepszych kucharzy na świecie, to w takim towarzystwie wszystko smakowałoby mi jak wypalone pety obszczane przez żula, który wcześniej je wypalił, popijając przy tym denaturat. Jego odważnym 150-kilogramowym przeciwnikiem, który tak bardzo skakał do publiczności, jest Hetzman. Kto? No właśnie. Adam Soroko i Damian Stifler z Duńczyk. Ten drugi przestał jarać, chlać i wciągać, a zaczął pomagać pieskom oraz wspierać wszystkie schroniska, a ten pierwszy to mój ogromny błąd. Z początku wiedziałem jedynie, że wyszedł z więzienia i ciągle powtarzałem, że na tle tych wszystkich ludzi wypadł on najlepiej. Jak się jednak okazuje, jednym z jego ponad 50 przestępstw było pobicie starszej pani, obezwładnienie oraz okradzenie z tego, co miała, gdyż jak sam mówi, był w takiej potrzebie. Jak pierwszego szanuje za zmianę i pomoc psiakom, tak drugiego. Kolejna walka to Queen of the Black versus Karolina Dumała. Skamy, oszustwa, przekręty, kłamanie, wzbudzenie litości, groźby, oczernianie, zrobienie zbiórki na psa, który zbiórki nie potrzebował, nadużywanie wszystkiego, co się da przy jednoczesnym wmawianiu młodej widowni, że to, co się robi, jest cool i fajne. Jednocześnie podczas tej gali Queen of the Black powiedziała: ogólnie mój piesek jest dalej leczony i jakoś w ciągu miesiąca skończy się jego leczenie i wtedy nagrywam film, pokazuję wszystkie paragony i wyjdzie nawet większa kwota niż powinna i wtedy się wszyscy zesrają w gacie i mi kurwa będą przepraszać, nara. Droga Julko, już nie mogę się doczekać tego obesrania. Karolina Dumała natomiast kto? Ziemowit Piast-Kosakowski, czyli zawieszony pracownik TVP Info oraz Jaś Kapela, który poza tym, że przedstawia się jako pułkownik Rootsfella, przyznał w wywiadzie z Krzysztofem Stanowskim, że ma wśród swoich znajomych gwałcicieli, których nie zgłosił na policję. Paweł Tuburski versus Mateusz Morański. Ten pierwszy przez pierwsze 2 minuty odzywał się do wszystkich z szacunkiem, kolejne 8 minut poświęcił na wyzywaniu i bluzganiu wszystkich, którzy siedzieli przy stole, żeby tylko ktośkolwiek zgodził się na walkę z nim, ponieważ jak sam twierdzi, wszyscy tego oczekują i wszyscy na to czekają. Pawle, jeśli mówiąc wszyscy masz na myśli siebie, to jak najbardziej masz rację. Mateusz Morański natomiast jak zawsze zgrywał gangstera. I wystarczy, że widzieliście 1 minutę któregokolwiek wywiadu z nim albo którykolwiek z występów na którejkolwiek z gal, to widzieliście już wszystko, ponieważ mówi dosłownie ciągle to samo. I jeśli chodzi o młodego Murańskiego, młodego Mateusza Murańskiego, to ma on fajne tylko jedno imię. Dawid Narożny versus Adrian Meduza Salamon. Ten pierwszy nagrywa disco polo i chce spróbować swoich sił w czymś nowym, natomiast ten drugi kiedyś nagrywał śmieszne telefony jako pani Janina i jako Zosia Gabrysia. Widzicie, jaką mam pamięć do dobrej komedii? Dawid Ambro Ambroziak versus Adrian Cios. Ambro był w fejmie i już nie jest. Adrian Cios natomiast, i żeby tutaj po raz kolejny nie używać żartów w stylu kto, wiedział takie słowa: podpisałem pakt z diabłem, jeden i drugi zostanie zniszczony! I gdzieś to już słyszałem, ale za cholerę nie mogę sobie przypomnieć gdzie. Poza tym, oglądanie tego... to był naprawdę ogromny cios. Walka wieczoru. I patrzcie, jaki jestem podekscytowany. Lord Crushville versus kamerzysta. I tak się zastanawiałem w ogóle, czy mogę powiedzieć o nich coś nowego i czy można w ogóle powiedzieć o nich coś nowego. Tworzyli duet, a raczej Wawrzyn stworzył duet bogatego chłopca. Jego kamerzysty tworzyli coraz bardziej patologiczne rzeczy, później się pokłócili i zaczęli osobno nagrywać coraz bardziej patologiczne rzeczy. Następnie kamerzysta poszedł do pierdla i Lord Crushville wykorzystał sytuację, żeby powiedzieć całą prawdę o kamerzyście, której ostatecznie się wycofał na gali, ponieważ to, co wcześniej mówił, że kamerzysta psuje ludziom życie, że on niszczy ludzi, albo że kamerzysta dobierał się do jego dziewczyny, to wszystko powiedział, że to jednak były niesprawdzone informacje i że on w sumie to nic nie wie. A kamerzysta najprawdopodobniej dostał rekordową sumę za występ na nowej gali, której włodarzem nie jest Don Casio, jest on jedynie twarzą tej gali i taką samą propozycję zostania twarzą tej gali dostał m.in. Nitrozyniak i samo X-Pompa oraz Amadeusz Ferrari. Ale powiem wam szczerze, że patrząc na tych wszystkich zawodników, to lepszej twarzy do reklamowania tej gali nie mogli sobie wybrać. Teraz należałoby zrobić jakieś podsumowanie, zahaczyć o to, co powiedziałem na samym początku, co powiedziałem, że skończę właśnie w tym momencie. I to zmęczenie. Ogromne zmęczenie. Powiem wam, że w tym roku, nawet nie w tym roku, tylko ostatnie lata, po prostu lata, w których nagrywam komentary,
to lata, gdzie ciągle staram się gdzieś tam zrobić coś, żeby ludzie zobaczyli prawdę. Nawet w humorystyczny sposób, nawet w taki błaznowaty sposób, ale żeby jednak dotrzeć do ludzi, żeby zobaczyli, co się dzieje w tym internecie. I tutaj wielokrotnie idealnym przykładem jest na przykład Queen of the Black. Idealnym przykładem tego, co robię, a co ostatecznie może z tego wyjść. Ponieważ wielokrotnie ludzie pisali mi, że Queen of the Black już jest oklepana, że ona ciągle robi to samo, Mati, przestań, dajesz atencję i tak dalej. No i nagrywałem i później przyszedł moment kulminacyjny, kiedy stworzyła tę zbiórkę, prawda? I myślałem wtedy, kurde, w końcu, gada o tym Wardęga, gada o tym Rewo, gada o tym Nitro, gada o tym Isamu. Coraz więcej osób o tym gadało, czy na YouTubie, czy na Instagramie, czy na TikToku nawet, czy na Twitterze. I było coraz więcej, coraz głośniej. I ona się wyciszyła, jej nie było. No i przychodzi Prime MMA, daje jej kasę, daje jej rozgłos, daje jej kolejne wyświetlenia, kolejne reklamy. Zgłaszają się do niej kolejni reklamodawcy i to, co robię, tak naprawdę chujaję. Dosłownie chujaję. Przez ostatni rok nagrywałem również o kamerzyście, albo rok wcześniej, bo już mi się te lata wszystkie mylą. Rok wcześniej, zanim poszedł do pierdla, nagrywałem o kamerzyście 4 głośne filmy. I to był film, w którym śmiali się z bezdomnych, śmiali się z osoby niepełnosprawnej, osób z HIV i osób, które popełniły samobójstwo. I dopiero po tym czwartym filmie, gdzie śmiali się z tej osoby niepełnosprawnej, ludzie zaczęli się tym interesować. 3 filmy wcześniejsze były równie mocne, natomiast tylko ludzie pamiętają o tym ostatnim i to jest szkoda. No i co? I poszedł na rok do pierdla. Ja oczywiście wiedziałem, nawet zapowiadałem, że on wróci. I wielokrotnie powtarzałem to na filmach i na live'ach, że on wróci. Nie wiem, czy jako kamerzysta, czy jako kamuś, czy jako ktoś jeszcze inny, czy tylko jako twórca kolejnej patologii przez kolejnych patusów. No i nie musieliśmy tak naprawdę długo czekać. Wyszedł z pierdla i teraz będzie... Ma ten main event, tak? Nowo powstałej gali i za to wszystko dostał jeszcze rekordową liczbę. I absolutnie nie mówię wam tego dlatego, że czuję się bezsilny. Bezsilny gdzieś tam się poczułem chyba na początku tego roku. Bo dosłownie nawet na swoim Twitterze napisałem, że jestem kompletnie wypompowany, kompletnie wystrzelany. Nawet nie z pomysłów, tylko z siły. Bo tak spojrzałem sobie na tego YouTube'a, że ciągle nagrywam, staram się coś robić, staram się robić coś dobrego, a koniec końców wychodzi na to, że moje starania tak naprawdę dużo nie dają. Ja wiem oczywiście, że wiele osób się poznało na tych osobach, że wiele osób dziękuję mi na przykład, albo dziękuję innym podobnym do mojego kanału twórcom za to, że przejrzeli na oczy, albo że nie kupili skamu dzięki tym twórcom. Ja dostałem wiele takich informacji, że na przykład dzięki mnie ludzie nie kupili jakichś tam rzeczy od Queen of the Black, albo od Chmielarka, albo od Lexi, ponieważ zobaczyli jakiś tam mój materiał, więc to jest jak najbardziej na plus, że coraz więcej ludzi ma jednak świadomość, że coraz więcej ludzi, patrząc na Queen of the Black, widzi oszustkę. Widzi osobę, która stworzyła zbiórkę, która nie była konieczna. I będę to robił do usrania. Jeśli jest kamerzysta, to będę ciągle podkreślał. Kamerzysta to nie jest ten, który walczy na Prime'ie. Kamerzysta to ten, który stworzył te głośne 3 filmy. Śmianie się z bezdomnych, śmianie się z osób, które powinny... Śmianie się z osób z HIV i śmianie się z osób niepełnosprawnych. To jest kamerzysta. Kamerzysta to nie jest osoba, która tworzy cudowne rzeczy dla rozrywki. To nie jest fighter. To jest osoba, która stworzyła te 4 filmy i poszła do aresztu. Queen of the Black to nie jest kolejna fighterka. To nie jest jakaś cukierkowa dziewczyna, która wstawia sobie słodkie zdjęcie na Instagramie. Queen of the Black to jest osoba, która skamowała, oszukiwała i zabraknie palców jednej ręki, żeby powiedzieć o wszystkich rzeczach, które ona powiedziała, które ona zrobiła. Przede wszystkim Queen of the Black to oszustka i osoba, która nieustannie kłamie. Osoba, która nieustannie wzbudza litość i osoba, która stworzyła zbiórkę na psa. Ludzie jej zaufali i wpłacili jej pieniądze na operację psa, który tej operacji nie potrzebował. I mamy tutaj, nie wiem, kogo jeszcze? Mamy Wiolę Kotelecką, która jest z ekipy Kamusia. I wszyscy mieli być skancelowani. Wszyscy mieli być, już o nich zapomnieć. Albo nawet nie zapomnieć, tylko nie dawać im kolejnej szansy na zarabianie. Kogo jeszcze mam? Jasia Kapela. Kapelę, który jak sam mówi, ma znajomych gaśni w Oveli. Tak? Właśnie to tak powiedział. Kogo jeszcze mamy? Mamy Soroko, który obecnie jest bardzo popularny, ponieważ mówi chuj, brucha, dziękuję, baby. No? Tak samo... To jest bardzo... W ogóle, przepraszam, i teraz patrzcie, teraz ja pobluzgam, może teraz też będę popularny. Idziemy do kina, albo
Kiedyś byłem w kinie, kilka razy na filmach Patryka Wegi. Wiecie, kiedy ludzie się śmieją? Jak aktor powie kurwa wyłamać. Albo jak ktoś powie Drake dla dziadu. To wtedy po prostu cała publika śmieje się tak, że boki zrywać. No. I tak samo jest teraz. Saroko w wywiadzie powiedział ha, kurwa, powiedział ktoś w kurwa, dziękuję. I ludzie po prostu pękali ze śmiechu. I w komentarzach, ha, ten Soroko jest zajebisty. Przypominam, Soroko ponad 50 przestępstw, w tym jedno. Jedno z tych przestępstw to obezwładnienie starszej pani i okradzenie jej z tego, co miała. Bo sam powiedział, że był w takiej potrzebie. Natomiast rzeczywiście w przeciwieństwie do tej pani, która na pewno nie była w potrzebie, ponieważ nie potrzebowała tych pieniędzy, które miała, nie potrzebowała tej biżuterii, którą miała. I zapewne to, że gdzieś tam miała pewnie, nie wiem, czy limo, czy cokolwiek, no to również tego chciała. Również tego chciała. I tutaj kolejne, takie mam, to było jedno podsumowanie, dwa podsumowania jeszcze mam. Magical w ogóle, bo o tym też jest głośno. Teraz poszedł do pierdla na rok i on stworzył 365 filmów. I codziennie wstawia na TikToka. I codziennie mówi, że o, cześć, jestem Daniel Magical, to jest pierwszy dzień, pozdrawiam lekarzy. Cześć, jestem Daniel Magical, to jest drugi dzień od siatki i pozdrawiam Wardęgę. I ma filmy na 365 dni. I wiecie, co będzie za rok? Za rok będzie na kolejnej gali Prime MMA. Bo wiecie, kto jeszcze może być na gali Prime MMA? Skoro mamy Kruszwila, skoro mamy Lord, skoro mamy Kamerzystę, skoro mamy Violę i skoro mamy Jasię Kapelę i Adama Soroko? Za rok na Prime, albo jeszcze wcześniej. W przeciągu roku, ale za rok na pewno Daniel Magical. Będzie Bystrzak, będzie Rafatus, będzie Marlenka i będzie Góral. Trzymajcie mnie za słowo. Mamy 5 stycznia 2022, 13:15. Trzymajcie mnie za słowo, moi drodzy. I to jest najbardziej w tym wszystkim, nie używając wulgaryzmów już więcej, przykre, że nagrywam, w tym momencie będzie 10 lat jak nagrywam na YouTubie. Jakieś 5 albo 6 lat zajmuję się stricte rzeczami komentarzy, stricte contentem komentarzy i przez te wszystkie lata moje predykcje coraz bardziej się sprawdzają, że mam coraz większe pojęcie i coraz więcej rzeczy przewiduję. I za każdym razem, jak mówię, trzymajcie mnie za słowo, to niestety to się sprawdza. I niestety zapewne teraz też się sprawdzi. Jakie jest podsumowanie? Może jeszcze jakieś pozytywne podsumowanie. Nie opadnę z sił. Podłamałem się, to tak mówię zupełnie szczerze, podłamałem się widząc to, co się dzieje. Natomiast nie przestanę. Nawet jeśli dalej ludzie będą mówić, że nagrywam po raz kolejny tym samym, że to nic nie daje, to ten mój kolejny film, który nic nie da, na pewno da to, że kolejne osoby dowiedzą się, kolejne, chociaż kilka osób, dowie się, kim jest dana osoba. Nawet jeśli będę mówił to po raz kolejny, kolejny i kolejny. I mam nadzieję, że mnie w tym wszystkim wesprzecie. Przecież wszyscy jesteśmy ancymonami. Najlepszy, nie najlepszy kanał, dobry kanał, ale najlepsi widzowie. A w tym roku chyba 500 000 robimy. Zobaczymy. Kto jak nie my, moi drodzy. Kto jak nie my. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że nie przeskipowaliście tego podsumowania, bo było dla mnie bardzo ważne i tak w sumie chciałem zrobić je bez cięć, tylko tak, wiecie, face to face, looking forward, patrząc w oczy wam. Dziękuję wszystkim osobom wspierającym i wszystkim, którzy dotrwali do samego końca. Tu macie Instagrama, czemu nie? Tu macie Select Shop, a tu macie... zasubskrybujcie. A Twitter i tam Discord w linku przypiętym, ale zasubskrybujcie. To będzie dla mnie bardzo, bardzo ważne. I napiszcie w komentarzach, co wy o tym wszystkim myślicie, bo jest to jeszcze bardziej ważne. Jesteście głosem, macie głos, więc go wykorzystajcie. Pamiętajcie, co złego dnia. Trzymajcie się, cześci. Bye.